W grudniu 1970 roku skończyły się 14-letnie rządy Władysława Gomułki. W jakich okolicznościach to nastąpiło, o tym w dzisiejszym programie. Zapraszam. Producentem odcinka jest platforma filmów dokumentalnych Wodylla. W jej ofercie znajdziecie m.in. film Nazino, Wyspa Kanibali, o losie ludzi deportowanych w ramach stalinowskiego planu kolonizacji Syberii. Uwaga słuchacze, nadajemy komunikat nadzwyczajny. Zarządzenie porządkowe numer 1 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 15 grudnia 1970 roku w sprawie wprowadzenia rodziny na terenie miast Gdańska, Gdyni i Sopotu. W związku z zaistniałą sytuacją i wydarzeniami na terenie Trójmiasta, a szczególnie w Gdańsku, dla ochrony bezpieczeństwa, życia, zdrowia, mienia oraz zapewnienia spokoju i porządku publicznego na podstawie artykułu 8 ustęp 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku o wydawaniu przepisów prawnych przez Rady Narodowe, dziennik ustaw nr 8, pozycja 47, zarządza się, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Wprowadza się na terenie miast Gdańska, Gdyni i Sopotu zakaz opuszczania mieszkań w godzinach od 18 wieczorem do 5 rano. Punkt 2. Zabrania się gromadzenia w miejscach publicznych bez względu na porę dnia. Pawłowski, jaka jest sytuacja od tyłu? Od tyłu jest kilkunastu takich gapiów pozbieranych. Od tyłu jest kilkunastu tylko gapiów? Tak, w ogóle niezorganizowani. Niezorganizowani? Tak, niezorganizowani. Czy dotarł Gąsiorowski? Nie. Czy widzicie milicję na podwórku? Z tyłu nikogo jeszcze nie widzi. Powiedz Pawłowskiemu, żeby tak odwrócił, że sekretarz zaraz wyjedzie. Odwróćcie, sekretarz zaraz wyjedzie. Tak, żeby oni się cofnęli spod komitetu. Halo? Już się robi. Widać milicję z tyłu? Nie ma nikogo. Popędzę Gąsiorowskiego. Proszę tak. Czekam na telefonie, nie wyłączam. Dobrze. Dobrze, proszę czekać, zaraz wszystko popędzę. Tak, nie wyłączam się. Pawłowskiemu. Tak? Czekał. Halo, Pawłowski. Do jego tylko wiadomości. Czekajcie, do waszej tylko wiadomości. Sekretarz przyjdzie z tyłu. Gąsiorowski wytnie siatkę. Gąsiorowski wytnie siatkę. Dojedzie jeszcze 100 żołnierzy. Zrobią szpaler i przejdzie pierwszy. Sekretarza wyprowadzić kosztem rozpieszczenia nawet komitetu. Tak. Nie będzie potrzeba, mówi Pawłowski, tylko szybciej, tylko szybciej. Czy pułkownik Gąsiorowski wyjechał już? Dajcie do telefonu kierunek. I czekam na Gąsiorowskiego. Proszę się nie wyłączać. Pośrednik Pawłowski, wyłącz się, bo ja muszę z Gąsiorowskim. Z pułkownikiem Gąsiorowskim. Chwileczkę. Gąsiorowski. Rozwijaj działanie, bo rozpoczął komitet. Już jest. I nie Bytkowski jedzie. Halo? Chwileczkę, już jest? Ale Gąsiorowski jeszcze na miejscu. Ale Gąsiorowski jeszcze jest w komisariacie. No przecież cholera, ale ja już mu dałem dyspozycję. Dobrze? Proszę. Proszę. Proszę nawiązać łączność radiową. Koszkim jeszcze. Tak. Dobra, dziękuję, dziękuję, my wszystko wiemy, dziękuję. Wyłączyć. Materiał filmowy, który widzieliśmy przed chwilą, jest dość powszechnie znany, pokazuje dramatyczne wydarzenia
grudnia 70 Trójmieście, ale zanim do nich doszło, miał miejsce cały szereg wydarzeń, które sprawiły, że po 14 latach skończyły się rządy Władysława Gomułki. Przypomnę, nikt z Polską w XX wieku nie rządził dłużej niż ten przywódca Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jak pamiętają wszyscy, którzy oglądali odcinek o polskim październiku 56 roku, Gomułka dochodził do władzy w 56 roku w atmosferze ogromnego entuzjazmu, wręcz uwielbienia bardzo wielu Polaków, ale jak to często bywa, w miarę upływu lat narastało rozczarowanie rządami Gomułki, który okazał się wprawdzie dość asertywny na różne żądania Kremla, ale zarazem ogromnie despotyczny, uparty, przekonany o słuszności swoich własnych koncepcji ekonomicznych, a że był z wykształcenia ślusarzem, to i trzeba powiedzieć jasno, że na ekonomii znał się tyle, ile zdołał jako samouk przeczytać w rozmaitych książkach i raportach gospodarczych. Po marcu 68 roku było już wyraźnie widać, że w PZPR coraz częściej szuka się następcy dla starzejącego się Gomułki i właśnie od marca 68 roku, od rewolty młodzieży, coraz więcej ludzi w aparacie władzy zaczęło postrzegać jako spadkobierce Gomułki przywódcę PZPR w Katowicach, a więc Edwarda Gierka. Byli też tacy, którzy uważali, że tym następcą Gomułki powinien zostać minister spraw wewnętrznych do 68 roku, a później sekretarz KC odpowiedzialny za aparat bezpieczeństwa i wojsko Mieczysław Moczar. I tak naprawdę wokół tych dwóch kandydatur ścierały się frakcje walczące gdzieś na zapleczu Gomułki. Ale prawda była taka, że Gomułki bano się straszliwie w aparacie PZPR. Dlaczego? No Gomułka miał opinię człowieka niezwykle odważnego, bezwzględnego. Przypomnijmy, przed wojną siedział w sanacyjnym więzieniu, został postrzelony przez policjanta, uciekając z jednego zebrań partyjnych. Później w czasie II wojny światowej cudem uniknął aresztowania przez gestapo i skutek tego, że doszło do wpadki dotychczasowego sekretarza PPR Pawła Findera, zajął jego miejsce wbrew Moskwie w 56 roku. Znów wbrew Moskwie powrócił na stanowisko pierwszego sekretarza KC PZPR. To budowało mu niezwykle silną pozycję w aparacie władzy. W związku z tym nikt właściwie nie miał bardzo długo odwagi nawet zasugerować Gomułce, że powinien się zastanowić nad udaniem się na emeryturę. Ale po kątach po cichu na ten temat szeptano i jak się wydaje najistotniejszym architektem, trudno powiedzieć czy jednoosobowo, ale człowiekiem, który najmocniej intrygował przeciwko Gomułce i czynił to na rzecz przyszłego wyboru Edwarda Gierka, był wiceminister spraw wewnętrznych od połowy lat 60., a wcześniej szef Milicji i Bezpieki w Katowicach, Franciszek Szlachcic. No, pochodzenie Szlachcica nie było przypadkiem i jego związki z Gierkiem. On w istocie rzeczy był kimś w rodzaju ambasadora Gierka w Warszawie. I właśnie ów Szlachcic, jak się wydaje, był promotorem spotkania, tajemniczego spotkania, do jakiego doszło latem 69 roku w Helenowie pod Warszawą w ośrodku MSW, którego Szlachcic był gospodarzem. Tam się pojawił między innymi kierownik Wydziału Administracyjnego KC PZPR Stanisław Kania. Wydział administracyjny odpowiadał właśnie za nadzór z ramienia partii nad aparatem bezpieczeństwa, więc Szlachcic z Kanią znali się znakomicie, mieli stały, codzienny kontakt. Pojawił się też na tym spotkaniu minister obrony narodowej, generał Wojciech Jaruzelski, który do niedawna był jednak bardzo wyraźnie związany z Moczarem, ale wydaje się, że po marcu 68 zaczął powoli też się orientować na Gierka i wreszcie w tym spotkaniu uczestniczył człowiek, który był, można powiedzieć, najbardziej
zakamuflowanym uczestnikiem tego spisku antygomułkowskiego, który wtedy, jak się wydaje, zawiązano, ale który odegrał na pewnym etapie, jak się wydaje, niezwykle istotną rolę. To był Edward Babiuch, kierownik Wydziału Organizacyjnego Komitetu Centralnego. Wydział Organizacyjny był takim sercem, można powiedzieć, Komitetu Centralnego, dlatego że Wydział Organizacyjny odpowiadał za struktury aparatu PZPR w terenie. Oczywiście nie wiemy dokładnie, o czym ci panowie w Helenowie latem 1969 roku dyskutowali, ale z pewnych pośrednich relacji wynika, że oczywiście dyskutowali o tym, że Gomułka się starzeje, że należałoby pomyśleć o nowym następcy dla pierwszego sekretarza. Co ważne, uczestnicy tego spotkania byli o pokolenie młodsi od Gomułki. To ważny czynnik pozwalający zrozumieć to, co stanie się w grudniu 70. Otóż znaczna część ludzi w aparacie władzy uważała, że czas już na młodszych działaczy, właśnie działaczy urodzonych w latach 20. Gomułka natomiast był urodzonym w 1905 roku, więc było pokolenie starszy od właśnie tych ludzi, którzy zaczęli się zastanawiać nad jego usunięciem. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, no, to nie chodziło tylko o intrygi dworskie, o rozgrywkę czysto personalną. Tak naprawdę Gomułka różnymi swoimi działaniami zaczął zagrażać wielkim grupom interesu, które uformowały się wewnątrz aparatu władzy PRL. Przede wszystkim tutaj trzeba wspomnieć o czołowym doradcy i najbliższym współpracowniku Gomułki, jeśli chodzi o politykę gospodarczą, Bolesławie Jaszczuku. Jaszczuk został w połowie lat 60. sekretarzem KC odpowiedzialnym właśnie za gospodarkę, no a że miał wyższe wykształcenie, to jakby no bombardował Gomułkę różnego rodzaju swoimi koncepcjami ekonomicznymi, które Gomułka coraz chętniej akceptował, a koncepcje Jaszczuka, jak się wydaje, uderzały z jednej strony zwłaszcza lobby węglowe. Jaszczuk uważał, że w minionych latach w PRL-u wydano zbyt wiele środków na rozwój węgla, rozwój wydobycia węgla kamiennego i pora zainwestować w inne gałęzie przemysłu, przy czym Jaszczuk był tutaj też sceptyczny na przykład wobec rozwoju przemysłu motoryzacyjnego, gdzie z kolei istniało silne lobby w Warszawie, no, opowiadające się właśnie za rozwojem masowej motoryzacji. Stale przekonywał Gomułkę że trzeba prowadzić bardzo oszczędną politykę, jeśli chodzi o wydatki publiczne. Gomułka zresztą sam był do tego przekonany i tutaj można powiedzieć, że Jaszczuk utrwalał w nim takie przekonanie, że potrzebna jest, jak to określił Jaszczuk, strategia selektywnego rozwoju. Owa strategia selektywnego rozwoju miała polegać na tym, że tylko pewne ściśle wybrane gałęzie gospodarki miały być wspierane przez państwa. Przypomnijmy, to jest epoka, kiedy państwo jest właścicielem całej gospodarki, a inne miały być już pomijane i miały dostawać znacznie mniej środków, wśród nich właśnie górnictwo. Jest oczywiste, że to musiało bardzo niepokoić Gierka i potężne lobby całego górnictwa, no, które zbudowało sobie w poprzednich dekadach PRL-u niezwykle silną pozycję. Z drugiej strony koncepcje Jaszczuka zmierzały też do ograniczenia nakładów na obronę narodową, a to z kolei oczywiście zaniepokoiło generalicję na czele z Wojciechem Jaruzelskim. Między innymi właśnie pod koniec lat 60. Gomułka podjął osobistą decyzję o wstrzymaniu potężnego projektu budowy nowego transportera opancerzonego, no, który oczywiście generałowie chcieli dostać. To też się nie podobało. W związku z tym pod koniec lat 60. mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której bardzo wielu ludzi w aparacie władzy miało dość Władysława Gomułki, ale nikt nie miał odwagi, żeby uczynić jakiś pierwszy krok. Wszyscy czekali, aż Gomułka popełni jakiś istotny błąd, który sprawi, że otworzy się pole do usunięcia go ze stanowiska pierwszego sekretarza. I tak się takie pole otworzyło się z końcem roku 1970, kiedy Gomułka, alarmowany przez Jaszczuka, że pogłębia się zła sytuacja na rynku artykułów spożywczych, szczególnie mięsa jego przetworów, że ludzie coraz częściej wykupują właśnie wędliny, że brakuje mięsa, a równocześnie, ponieważ oczywiście rolnictwo nie było w stanie nastarczyć więcej tego towaru. Dlaczego? No bo akurat tak się złożyło, że pod koniec lat 60. przez kilka lat panował nieurodzaj, import był absolutnie wykluczony, Gomułka wyjątkowo mocno zwalczał wszelkie pomysły importu żywności. W związku z tym
pojawił się pomysł, że trzeba wprowadzić kolejną, jak to mówiono, regulację cen, czyli podwyżkę cen. Przypomnę, to jest epoka, w której ceny wszystkich właściwie produktów na czele z żywnością są ustalane decyzją władz państwowych. I od jesieni 70 roku zaczęto przygotowywać nową podwyżkę, bardzo znaczącą podwyżkę cen. Gomułka był przekonany, że znajdzie sposób na osłodzenie Polakom tej goryczy, tej podwyżki, sukcesem w polityce zagranicznej. Otóż jedną z najważniejszych celów Gomułki, które udało mu się spełnić pod koniec jego rządu w polityce zagranicznej, była kwestia normalizacji stosunków z Republiką Federalną Niemiec. Otóż po dojściu do władzy w Niemczech Zachodnich socjaldemokratów z Willy Brandtem na czele zaczęła się tak zwana Ostpolitik. Republika Federalna Niemiec zmieniła dotychczasowe stanowisko choćby nieutrzymywania relacji z krajami bloku komunistycznego i była skłonna zaakceptować powojenne granice Polski, a więc te granice na Odrze i Nysie Łużyckiej, co wcześniej blokowali niemieccy chadecy. I to otworzyło Gomułce szansę do zawarcia porozumienia właśnie układu granicznego z Republiką Federalną Niemiec. Gomułka był przekonany, że ten sukces, bo był to niewątpliwie sukces Polski, doprowadzenie do tego, że władze Republiki Federalnej Niemiec po kilku dekadach nieuznawania w końcu potwierdziły nienaruszalność granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, że ten układ podpisany 7 grudnia 1970 roku przez premiera Cyrankiewicza i kanclerza Willy Brandta w Warszawie, że on, można powiedzieć, jest tak ogromnym sukcesem, że Polacy zaakceptują wprowadzoną tydzień później podwyżkę cen żywności. No ale tak się nie stało. Tak się nie stało, bo Polacy szykowali się do świąt Bożego Narodzenia i nagle dowiedzieli się w niedzielę, niektórzy się dowiedzieli oczywiście ciut wcześniej, bo rozesłano do organizacji partyjnych list wyjaśniający potrzebę tej podwyżki. Ale 14 grudnia stało się jasne dla większości Polaków, że ceny żywności poszły od kilkunastu, nawet kilkudziesięciu procent w górę, przy czym ta podwyżka była tak fatalnie skonstruowana, że najbardziej drożały artykuły, które wtedy były najbardziej popularne. Kasza, właśnie najtańsze gatunki mięsa i wędlin, smalec. Natomiast rekompensatą miało być obniżenie cen artykułów gospodarstwa domowego. Potaniały pralki, lodówki, telewizory, odbiorniki radiowe. Rzecz w tym, że w tamtym czasie były to ciągle jeszcze dla bardzo wielu Polaków towary luksusowe i tak naprawdę obniżka cen produktów AGD w znikomym stopniu rekompensowała podwyżkę cen żywności, której potrzebował przecież każdy. W związku z tym 14 grudnia rankiem zaczęły się protesty w wielu zakładach pracy na terenie całej Polski. Najpoważniejszy charakter one przybrały w Stoczni Gdańskiej imieniem Lenina w Gdańsku. Później spekulowano, że ten strajk był efektem prowokacji, dociekano, że właśnie spiskowcy zatrudnili w stoczni ponad 300 górników, którzy właśnie wyprowadzili ludzi na ulicę. Oczywiście to wszystko była nieprawda, jedna z wielu legend, które narosły wokół wydarzeń grudnia 70, opowiada właśnie o takim przebiegu wydarzeń. W rzeczywistości ludzie wyszli na ulicę dlatego, że robotnicy, stoczniowcy wyszli na ulicę Gdańska po dłuższym wiecowaniu, w czasie którego na terenie zakładu no, nikt w dyrekcji nie był w stanie im udzielić żadnych informacji, więc jakby niezadowoleni z tego faktu postanowili się udać pod to miejsce, które uważali i słusznie za rzeczywiste centrum władzy, a więc pod gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. Rzecz w tym, że nie było tamtego dnia najważniejszej osoby w tym miejscu, w tym komitecie, czyli pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR Alojzego Karkoszki. Dlaczego? Bo Gomułka, co było kolejnym błędem z jego strony, właśnie na dzień, którym podwyżka wchodziła w życie, zwołał posiedzenie Komitetu Centralnego i
wszyscy pierwsi sekretarze, w tym wspomniany Karkoszka, byli 14 grudnia od rana w Warszawie. Inna rzecz, że nawet gdyby Karkoszka był na miejscu w Gdańsku, to prawdopodobnie i tak nie byłby w stanie spacyfikować nastrojów, ponieważ ludzie domagali się cofnięcia podwyżek, a decyzję w tej sprawie można było podjąć tylko w Warszawie. Jednak przez szereg godzin w poniedziałek 14 grudnia ludzie się zachowywali na ulicach Gdańska dość spokojnie. Tymczasem Gomułka, do którego dotarły w trakcie posiedzenia Komitetu Centralnego w Warszawie informacje, że zaczęły się jakieś zamieszki w Gdańsku, oczywiście absolutnie nie brał pod uwagę możliwości cofnięcia decyzji czy rozpoczęcia jakiegoś dialogu z protestującymi. Podjął tylko decyzję, aby do Gdańska udał się jego najbliższy współpracownik, sekretarz KC Zenon Kliszko, a także kilku innych niższych rangą funkcjonariuszy aparatu władzy, w tym Stanisław Kociołek, który w tym czasie był wicepremierem, ale do niedawna był poprzednikiem Karkoszki na stanowisku pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. No i stąd Gomułka uznał, że Kociołek zna realia trójmiejskie. Kliszko po przybyciu do Gdańska zorientował się, że wydarzenia mają bardzo, powiedziałbym, poważny charakter, ponieważ już późnym popołudniem pokojowa dotąd demonstracja nabrała bardziej gwałtownego charakteru. Tu znowu zaczęły się spekulacje, że ponieważ w tłumie operowało co najmniej 50 funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, to oni byli tymi, którzy sprowokowali gwałtowne zajścia polegające na atak rabunków sklepów czy ataków na umundurowanych milicjantów. Wydaje się to jednak mało przekonujące, po prostu ludzie byli wściekli, więc na kimś musieli tą wściekłość wyładować. Natomiast od samego początku także i ludzie w Gdańsku z aparatu władzy, gdzie także pojawił się Franciszek Szlachcic, który miał tworzyć tak zwane zapasowe stanowisko dowodzenia, zachowywali się tak, jakby chcieli Zenona Kliszkę dodatkowo przestraszyć. I takim momentem decydującym był drugi dzień protestów, wtorek 15 grudnia, kiedy rzeczywiście tłum protestujących obległ po raz kolejny Komitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku. Tym razem zaczął się szturm komitetu, komitet został podpalony i kiedy Kliszko zobaczył palący się gmach z helikoptera, którym latał nad centrum Gdańska, wpadł autentycznie w panikę, zadzwonił do Gomułki, powiedział mu, że Komitet Wojewódzki PZPR płonie, co oczywiście było prawdą, że tam są uwięzieni funkcjonariusze aparatu partyjnego, którzy nie mogą się wydostać, choć szczęśliwie wszyscy się jednak wydostali. Natomiast podał Gomułce fałszywą informację, że zabito już dwóch milicjantów. Nie do końca wiadomo, kto tą informację Kliszce sprzedał. W każdym razie wiadomo, że Gomułka ją potraktował śmiertelnie poważnie. W rzeczywistości w tamtym czasie jeszcze żaden z milicjantów nie zginął. Kilku było rzeczywiście poturbowanych. Natomiast Gomułka po tej decyzji zwołał naradę w bardzo wąskim gronie z udziałem grupy najważniejszych ludzi z aparatu ówczesnej władzy, a więc z udziałem premiera Cyrankiewicza, z udziałem Mieczysława Moczara, czyli sekretarza KC odpowiedzialnego za aparat bezpieczeństwa i wojsko, ale także doproszono do tego grona przewodniczącego Rady Państwa Mariana Spychalskiego, a więc taką kolektywną głowę, szefa tej owej Rady Państwa, która była rzacem namiastką Urzędu Prezydenta. Doproszono także generała Wojciecha Jaruzelskiego jako ministra obrony i w trakcie tej narady, której przebieg znamy tylko z relacji niektórych uczestników, nie ma żadnego szczegółowego zapisu, Gomułka podjął decyzję, że milicja i wojsko mają prawo użycia broni palnej. Oczywiście Gomułka nakazał nie strzelanie wprost do tłumu, tylko strzelanie, tak jak to określił, pod nogi, co w praktyce powodowało rykoszety, ponieważ kule odbijały się od bruku i rzeczywiście później trafiały w ludzi, więc to rozwiązanie i tak w istocie rzeczy mające łagodzić skutki użycia broni palnej w rzeczywistości i tak niewiele dało. I od 15 grudnia
w Gdańsku zaczęło się używanie broni palnej przez milicję. W kolejnych dniach wydarzenia ulegały coraz większemu rozszerzeniu na kolejne miasta, przy czym w sąsiedniej Gdyni miały początkowo bardzo spokojny przebieg. Tam strajkujące zakłady na czele z załogą Stoczni Gdyńskiej powołały komitet strajkowy, który zaczął obrady w Domu Kultury. Co więcej, rozmowy z tym komitetem zaczął przewodniczący Prezydium Gdyńskiej Miejskiej Rady Narodowej, pan Mariański, i to pokazywało, że możliwy jest dialog, że ludzie, część tych ludzi chce rozmawiać, no ale decyzja Kliszki była jednoznaczna, kazał natychmiast aresztować członków komitetu strajkowego. Oni zostali aresztowani i po aresztowaniu oczywiście także w Gdyni zaczęły się żywiołowe protesty na ulicach tego miasta. W kolejnych dniach wydarzenia rozprzestrzeniły się na Elbląg, a później dotarły także do Szczecina. W Szczecinie również wydarzenia miały niezwykle dramatyczny charakter. Tam również spalono komitet wojewódzki. Próbowano zdobyć Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej. W trakcie szturmu Komendy Milicji oczywiście milicja i wojsko otworzyły ogień. Tam też zginęło kilkanaście osób, ale najbardziej dramatyczne wydarzenia miały miejsce w czwartek 17 grudnia w Gdyni. Paradoksalnie w mieście, w którym początkowo te wydarzenia były najspokojniejsze, tam doszło do największego dramatu, a jego sprawcą, zdaniem wielu, stał się główny wicepremier Stanisław Kociołek, który w przeddzień czarnego gdyńskiego czwartku wygłosił przemówienie telewizyjne, apelując do mieszkańców Trójmiasta na czele ze stoczniowcami, aby wrócili do pracy. Kociołek wygłosił to przemówienie, twierdząc, że nie wiedział o decyzji podjętej równolegle przez Zenona Kliszkę o blokadzie stoczni. W tym wypadku chodziło o stocznię w Gdyni. I kiedy rankiem 17 grudnia tysiące ludzi zaczęły się pojawiać na przystanku kolejki miejskiej Gdynia-Stocznia i próbować się dostać do stoczni, wojsko otworzyło do nich ogień i tam, oczywiście nie od tych pierwszych salw, ale w toku także kolejnych później wielogodzinnych demonstracji, łącznie zginęło kilkanaście osób. Liczba ofiar w skali całego grudnia 70 przekracza 40, natomiast oczywiście nieprawdą są informacje, które później przez lata podawano o kilkuset zabitych. To oczywiście nie znalazło nigdy żadnego potwierdzenia, natomiast było kilkuset rannych. Zabici byli też po stronie milicji, ale to były pojedyncze przypadki. Tymczasem najważniejsze wydarzenia, oczywiście dotyczące upadku Gomułki, zaczęły mieć miejsce w Warszawie. Gomułka z każdym dniem tych wydarzeń, bombardowany informacjami o nasilaniu się demonstracji, bo poza tymi miastami, o których wspomniałem, zaczęło też dochodzić do strajków i demonstracji w innych regionach Polski poza Wybrzeżem, między innymi w Wałbrzychu, w Krakowie, w Białymstoku. Czasem to były strajki, czasem nie wielkie demonstracje. Oczywiście skala tego była nieporównanie mniejsza od tego, co się działo w Trójmieście, Elblągu, Słupsku czy Szczecinie, ale jednak w Warszawie coraz bardziej nasilało się przekonanie, że jeżeli nie nastąpi jakieś rozwiązanie inne niż siłowe, to te protesty mogą się rozprzestrzenić na całą Polskę. Tymczasem Gomułka coraz bardziej reagował, powiedziałbym, gwałtownie na to, co działo się na Wybrzeżu. Był coraz bardziej niezadowolony z tego, jak działają siły pacyfikujące, oskarżał je o nieudolność. Tymczasem Franciszek Szlachcic, który pojechał tworzyć owe zapasowe stanowisko dowodzenia do Trójmiasta, po kilku dniach stwierdził, że rozruchy są już na tyle duże, że można przystąpić jakby można do właściwego planu działania. Wrócił do Warszawy, spotkał się z Kanią i Babiuchem i obaj, czy cała trójka, w konsultacji z Jaruzelskim postanowiła, że powinna pojechać do Katowic delegacja do Edwarda Gierka, żeby go przekonać, iż powinien stanąć na miejsce Gomułki na czele PZPR, ponieważ jest to jedyny sposób na rozwiązanie problemu. Oczywiście samo spotkanie zorganizowane przez Szlachcica z Babiuchem i Kanią nie wystarczyłoby do tego, żeby nakłonić Gomułkę
do rezygnacji. Potrzebny był jeszcze impuls ze wschodu. A tam w Moskwie przebywał właśnie w tych dniach, w których dochodziło do protestów społecznych na wybrzeżu, wicepremier Piotr Jaroszewicz, jeden z najbliższych współpracowników Gierka. Jaroszewicz spotkał się między innymi z sowieckim premierem Kosyginem i od niego uzyskał dwie niezwykle istotne informacje, które natychmiast przekazał swoim współpracownikom w Warszawie. Po pierwsze, że za moment, w ciągu kilkudziesięciu godzin, sowieckie biuro polityczne wyśle list do biura politycznego polskiego z postulatem rozwiązania problemu protestów w Polsce metodami politycznymi, a to w istocie rzeczy będzie w tej nowomowie partyjnej wotum nieufności dla Gomułki forsującego rozwiązania siłowe. A z drugiej strony Kosygin powiedział Jaroszewiczowi, że Moskwa kategorycznie będzie sprzeciwiała się próbie przejęcia władzy w Polsce przez Mieczysława Moczara. Dlaczego Moskwa tak nie chciała Moczara? Ponieważ nieco wcześniej sowieccy protektorzy Moczara, w tym szef do niedawna KGB Szelepin, popadli w niełaskę u Breżniewa, stracili swoją pozycję i akcje Moczara w Moskwie zaczęły iść bardzo w dół. Moczara zresztą tam nigdy specjalnie nie poważano, uważając go za takiego nacjonalistycznego komunistę, za bardzo przypominającego Gomułkę, więc bardziej im się podobał Edward Gierek i właśnie taką informację przekazał Jaroszewicz tej grupie spiskowców w Warszawie i wtedy już nic nie stało na przeszkodzie, żeby jechać do Gierka i poprosić go w Katowicach o to, żeby się zgodził zostać pierwszym sekretarzem. Początkowo do Gierka miało jechać trzech uczestników spisku. Ostatecznie Edward Babiuch, który był najbardziej ostrożny, wymówił się chorobą i do Katowic pojechał Franciszek Szlachcic ze Stanisławem Kanią. Z relacji Kani wynika, że Gierek ponoć krygował się przez chwilę, ale bardzo szybko się zgodził. Prawdopodobnie dlatego, że Gierek już wcześniej innym kanałem informacyjnym został poinformowany o stanowisku Moskwy, że oto Kreml liczy na to, że to on przejmie kierownictwo PZPR. I 19 grudnia wczesnym rankiem Gierek wyjechał do Warszawy na posiedzenie biura politycznego. W trakcie, kiedy Gierek dojeżdżał do Warszawy, w gabinecie Gomułki, który w tym czasie był już w bardzo złym stanie fizycznym, pojawił się człowiek, który miał odegrać w istocie rzeczy najistotniejszą rolę, a którego nazwisko tu dotąd nie padło. Człowiek, który do tego antygomułkowskiego spisku, jak się wydaje, przyłączył się dopiero w końcowej fazie, ale który był niezwykle cennym sojusznikiem. Tym kimś był członek biura politycznego Józef Teichma. Dlaczego Teichma był taki ważny? Ano dlatego, że Gomułka bardzo długo traktował go jako swojego ulubieńca. Dawał do zrozumienia, że gdyby kiedyś przyszedł czas, że pójdzie na emeryturę, to albo właśnie Teichma, albo Kociołek byliby tymi najlepszymi kandydatami na jego miejsce, jako przedstawiciele młodego pokolenia, które związało się z ruchem komunistycznym już po wojnie. I oto ten Józef Teichma okazał się człowiekiem najbardziej odważnym z całego tego grona ludzi, którzy postanowili się pozbyć Gomułki, ponieważ jako jedyny miał odwagę pójść do Gomułki i wprost mu powiedzieć: towarzyszu Wiesławie, wasz czas się skończył, ludzie są oburzeni, aparat partyjny jest przeciwko wam, protesty się nasilają, nie ma innego sposobu rozwiązania jak wasza rezygnacja. Znamy przebieg tej rozmowy z relacji zarówno Teichmy, jak i Gomułki i one wyglądają dość podobnie, oczywiście różnią się w szczegółach. Wedle relacji Gomułki, Gomułka oczywiście miał zapytać Teichmy, w czyim imieniu przychodzicie, towarzyszu Teichma, do mnie, na co Teichma miał powiedzieć, że przychodzi we własnym imieniu, że to jest jego osobiste stanowisko. Oczywiście Gomułka w to nie wierzył i Gomułka miał rację. Teichma tak naprawdę przychodził w imieniu tych grupy aparatczyków, którzy chcieli się pozbyć Gomułki. No ale Gomułka powiedział, czy odpowiedź Gomułki była taka, że o tym powinno zdecydować biuro polityczne, czy on ma ustąpić, czy nie. Gomułka już w tym czasie rozważał, ponieważ czuł się bardzo źle,
za chwilę mieli się nim zająć lekarze. Zawieszenie stanu, pełnienia funkcji pierwszego sekretarza na pewien czas i w tym czasie był skłonny zgodzić się, żeby to miejsce zajął Edward Gierek, aczkolwiek relacje Gomułki i Gierka w ostatnim okresie rządów Gomułki były coraz gorsze i Gomułka miał świadomość, że no, Gierek jest coraz bardziej krytyczny wobec jego polityki, zwłaszcza wobec górnictwa, ale także w innych sprawach. Gomułka, po tym jak Teichma od niego wyszedł, został poddany badaniu lekarskiemu i sprowadzeni do KC. Lekarze orzekli, że jego stan jest bardzo ciężki, że Gomułce grozi albo udar, albo wylew. Gomułka zaczął mieć problemy ze wzrokiem, to zresztą później złośliwie komentowano właśnie jako pewne potwierdzenie jego w ogóle utraty no, zdolności do rządzenia. W każdym razie, kiedy po 13 zaczynało się obrady biura politycznego, Gomułka przyszedł tylko na ich rozpoczęcie, podtrzymywany podobno przez lekarzy, oświadczył, że jego stan zdrowia uniemożliwia mu dalszy udział w obradach i że zgodzi się z decyzją biura politycznego. I zaczęło się posiedzenie biura politycznego, które trwało ponad 7 godzin. Znamy z niego nie stenogram, ale protokół, dość szczegółowy protokół, z którego można wyczytać, że grupa zwolenników Gomułki, którą tworzyli Ignacy Loga-Sowiński, Zenon Kliszko, Marian Spychalski, próbowała jeszcze na różne sposoby złagodzić coś, co właściwie było od początku dla wszystkich oczywiste, że Gomułka nie jest już w stanie kierować partią. Natomiast chodziło o to, żeby nie ustanawiać już na stałe na jego miejsce Edwarda Gierka, tylko żeby Gierek był tylko tymczasowym pierwszym sekretarzem, z czym oczywiście nie zgadzali się inni członkowie biura politycznego, którzy zdecydowali się poprzeć kandydaturę Gierka. W tym, co ciekawe, także Moczar, który trzymał się do tego momentu z boku, zdecydował się poprzeć Gierka. Posłuchajmy fragmentu protokołów obrad biura politycznego z 19 grudnia 1970 roku. Fragment protokołu biura politycznego KCPZPR z soboty 19 grudnia 1970 roku. Towarzysz Teichma uważa za niezbędną zmianę na stanowisku pierwszego sekretarza KC i proponuje na tę funkcję towarzysza Gierka. Jest to sprawa pilna, gdyż czas ucieka i dysponujemy jeszcze tylko niedzielą. Towarzysz Strzelecki stwierdził, że można rzucić na ofiarę jednego lub dwóch towarzyszy. Ale to niczego nie rozwiąże. Uważa, że niesłuszny jest pośpiech, jeśli idzie o wniosek, aby powołać towarzysza Gierka na pierwszego sekretarza KC. Towarzysz Loga-Sowiński. Nie należy marnować tego kapitału, jaki towarzysz Wiesław przedstawia swoją osobą. Dziwię się tym, którzy jak szczury chcą uciekać z tonącego okrętu. Towarzysz Kliszko. Powinno się dokonać tej zmiany w innym momencie. Staniemy w obliczu sytuacji, że trzeba będzie wezwać na pomoc armię radziecką. Towarzysz Gierek oświadczył, że ma do podjęcia trudną decyzję. Jeśli przyjmie jednak funkcję pierwszego sekretarza, to z góry uczciwie zaznacza, że musi sobie dobrać odpowiednią ekipę. Nowy kierownik oznacza, że muszą pojawić się nowe twarze. Towarzysz Jaruzelski stwierdził, że gdyby w Warszawie rozpoczęły się zajścia w takiej skali jak w Gdańsku i Szczecinie, wojsko nie ma fizycznej możliwości przeciwstawienia się skutecznie. Ogólne nastroje wymagają szybkiej decyzji, gdyż w poniedziałek może być już za późno. Towarzysz Moczar. Kandydatura towarzysza Gierka będzie z uznaniem przyjęta przez wojsko. Generał Jaruzelski, którego wypowiedzi także słyszeliśmy przed chwilą w protokole, nie był w biurze politycznym, ale zaproszono go po to, aby przedstawił, jak wygląda sytuacja w kraju. W oczywisty sposób Jaruzelski starał się udramatyzować sytuację. Nie była prawdą informacja, że nie ma wokół Warszawy wystarczającej ilości wojska, żeby spacyfikować ewentualne protesty w stolicy, których zresztą nie było. Natomiast chodziło tu o wytworzenie pewnej presji oczywiście na tych członków kierownictwa PZPR, którzy byli ciągle po stronie Gomułki. Wtedy zresztą później pojawiły się legendy, że Gomułkowcy jakoby zamierzali ściągnąć z pobliskiej pod Warszawą Góry Kalwarii jednostki tamtejszej brygady wojsk nadwiślańskich MSW, które miały właśnie bronić władzy Gomułki.
źródłem tej informacji był generał Kiszczak, który w tym czasie był zastępcą szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej, a więc kontrwywiadu wojskowego, który z kolei twierdził, że właśnie oni w obawie, że generał Jaruzelski może być przez obrońców Gomułki aresztowany, robili jakieś dodatkowe patrole, zabezpieczali siedzibę KC, ale do żadnych siłowych rozwiązań nie doszło. Wydaje się, że sporo tutaj narosło później legend i mitów wokół tych rzekomych ruchów wojsk podległych MSW i MON wokół Warszawy, bo posiedzenie biura politycznego skończyło się zgodnie z życzeniem spiskowców. Biuro polityczne postanowiło zwołać na następny dzień, czyli na niedzielę 20 grudnia, posiedzenie Komitetu Centralnego, na którym zamierzano przedstawić kandydaturę Edwarda Gierka na pierwszego sekretarza. Tu trzeba powiedzieć jasno, że w trakcie obrad biura politycznego istotną rolę odegrał też list sowieckiego biura politycznego, w którym zapoznano członków Politbiura, na który jasno mówił, że Moskwa oczekuje rozwiązań politycznych. W efekcie czego rankiem 20 grudnia w niedzielę w szpitalu pojawił się, gdzie przebywał Gomułka, premier Cyrankiewicz, który poprosił Gomułkę o ostateczną decyzję. Zrezygnowany Gomułka potwierdził swoją rezygnację i wczesnym popołudniem 20 grudnia zebrali się członkowie Komitetu Centralnego. Przypomnę, to było wielkie, ponad 100-osobowe grono najważniejszych ludzi z aparatu PZPR i tam zgłoszono wyłącznie kandydaturę Edwarda Gierka. Bez żadnych właściwie dłuższych dyskusji przegłosowano Edwarda Gierka na pierwszego sekretarza, a zaraz potem Gierek zaproponował dokonanie szeregu zmian w kierownictwie partii, w rezultacie których odeszli z biura politycznego najważniejsi współpracownicy Gomułki na czele z Kliszką, Zenonem Kliszką, Ignacym Logą Sowińskim, czy wspomnianym tu już wcześniej Bolesławem Jaszczukiem, który już w tych wszystkich wydarzeniach istotniejszej roli nie odgrywał, a do biura politycznego awansowali najważniejsi spiskowcy, a więc Kania, Babiuch, Jaruzelski. I w ten oto sposób dokonał się w Polsce przełom. 20 grudnia wieczorem Gierek wygłosił pierwsze przemówienie telewizyjne w roli pierwszego sekretarza i trzeba powiedzieć jasno, to wystąpienie było na tyle dobrze odebrane przez społeczeństwo, że właściwie po 20 grudnia, pomijając jeszcze Szczecin, gdzie przez chwilę trwał strajk, protesty społeczne się skończyły. Skończyła się też epoka 14-letnia rządów Władysława Gomułki. Gomułka odchodził powszechnie znienawidzony, oskarżany i słusznie o decyzję o użyciu broni palnej przeciwko protestującym. Później po latach w III Rzeczpospolitej trwał też proces innych osób odpowiedzialnych za użycie broni palnej w grudniu 70, między innymi Kociołka, Jaruzelskiego. Te procesy skończyły się bez jednoznacznego wskazania winnych. Dlaczego? Dlatego, że sąd stanął na stanowisku, że główny winowajca, czyli Gomułka, nie żyje, a na tych niższych szczeblach nie zachowały się dokumenty na piśmie, które by pozwalały wskazać precyzyjnie odpowiedzialność poszczególnych ludzi za podejmowanie decyzji, bo faktem jest, że zwłaszcza w Trójmieście rzeczywiście panował ogromny chaos w tym sztabie i do dziś nie wiemy tak naprawdę, czy rzeczywiście masakra choćby robotników w Gdyni w czarny czwartek grudnia 70 wynikła z chaosu w sztabie, czy było to celowe działanie. Jak wiadomo, po latach nikt do tego nie chciał się przyznać, wszystko zrzucono, całą odpowiedzialność na Gomułkę. Grudzień 70 z całą pewnością należy do najważniejszych cezur w powojennej historii Polski. Kończy epokę rządów starych komunistów z KP-polską przeszłością. Tak naprawdę w otoczeniu Gierka dominowali już komuniści tego powojennego chowu, którzy swoje kariery polityczne zaczynali po II wojnie światowej. To była już inna generacja ruchu komunistycznego, co miało swoje dobre i złe strony, ale to już temat na zupełnie inny odcinek w ramach tego cyklu. Dziś bardzo dziękuję za uwagę i apeluję niezmiennie o wspieranie tego kanału na różne możliwe sposoby. Bez tego jego rozwój nie będzie możliwy.